Imanu, halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, dzisiaj prawdopodobnie zajmiemy się jakimś mini turniejem Velem Winda, także jestem giga podniecony. A może i się nie zajmiemy, bo na początku w sumie chciałbym zakończyć ten wątek z Baronem, żebyśmy od samego początku do samego końca go wykonali. Później możemy jakieś zlecenia, zadania poboczne i tak dalej wykonywać. Co możecie na samym początku też zostawić lajka, komentarz, suba. I są to moje pierwsze słowa, które dzisiejszego dnia wypowiadam w ogóle. Nie licząc krótkiej rozgrzewki Król Karol kupił Królowej Karolinie. No to są to pierwsze słowa, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie przez te chwile, przez te 5-10 minut, aż się rozgrzeję. Dacie mi kredyt zaufania. Weźmy jakiś list i przeczytajmy. List do guślarza. Prosiłem, groziłem, a wy nic. Zostało mi błagać. Odprawcie dziady, sytuacja jest ciężka. Wiem, łowcy czarownic wykorzystują ludzką biedę i dobrze płacą donosicielom, ale nie godzi się narażać dusze naszych zmarłych na tułaczkę. Jakoby co biorę wszystko na siebie, całą odpowiedzialność. Wolę zginąć, niż mieć na sumieniu tych, którzy umarli, a nie zaznali pocieszenia. Sołtys. Sołtys chce bardzo dziadów. Poczekajcie, muszę sobie mikro trochę poprawić. A my za to co chcemy? My za to chcemy wykonać misję, a nasza misja to jest porozmawiać z Baronem, ewentualnie przeczytać bestiariusz i dowiedzieć się troszeczkę więcej na temat porońca. Więc zobaczmy w nasz bestiariusz na samym początku. Bestiariusz i tam już widziałem porońca. Był on wcześniej już. Ty, ale skamas. Normalnie był wcześniej w bestiariuszu i był tego, i był cały obrazek tego porońca. A teraz się anulował, jest taki czarny. No dobra. Ale przeciwko przeklętym. Poroniec. Powiedzieć, że poroniec jest obrzydliwy, to jak stwierdzić, że gówno nie jest szczególnie smaczne. Niby się zgadza, ale całej prawdy nie oddaje. Poroniec jest najbardziej bodaj odpychającym potworem, z jakim przychodzi się mierzyć Wiedźminom. Powstały z martwego, niechciałego dziecka, które następnie niepochowane w należyty sposób. Wygląda jak nadgniły noworodek, zdeformowany, przepełniającą jego ciało nienawiścią, strachem i złością. Ten ohydny potwór żeruje zwykle na ciężarnych kobietach, które powoli doprowadza do śmierci. Poroniec z ukrycia wychodzi nocami, czając się w pobliżu posłania ciężarnej i absorbując siły witalne jej i nienarodzonego jeszcze dziecka. Efektem tego jest najpierw spokojny sen, następnie gorączka i majaki, po kilku nocach wycieńczoną i pozbawioną możliwości obrony ofiarę stwór atakuje bezpośrednio, wygryzając się jej w szyję i wysysając jej krew. Poroniec ma około 1,5 stopy wzrostu, lecz w momencie zagrożenia, jeśli jest odpowiednio najedzony i silny, potrafi gwałtownie urosnąć i zmienić kształt. Jest wówczas o wiele bardziej niebezpieczny i nie stroni od fizycznego starcia, kąsając oraz atakując ostrymi pazurami. Istnieje możliwe zdjęcia klątwy ciężarnej nad porońcem, wówczas przemienia się on w chłobuka, opiekuńczego ducha domostwa, przyjaznego wobec jego mieszkańców. No i elegancko, i to właśnie chyba chcemy zrobić, czyli przemienić tego ewentualnego porońca w tego jakiegoś ducha. Czy uda się go przemienić, nie wiem, ale na pewno uda się go zabić. Znaczy tak przypuszczam w sumie. Nie wiem, czy na pewno. Znaczy ja wiem, ale... Znaczy nie no, może istnieje jakiś wybór, że jakby... Możemy go zabić, możemy go odczarować, może się uda, może się nie uda, w sumie nie wiem. Pewnie tak. Ten kupiec, czy masz jakieś karty? Pewnie już z nim gadałem 1000 razy. Pokaż mi sobie towary. Ale jakoś tak mi przeczucie coś zaniosło do niego, ale nie ma. Dobra, idziemy do Barona. Tak jak mówię, jest 4 minuta. Słuchajcie, ja się muszę delikatnie rozdrzać, bo ja dopiero wstałem. Dopiero co piję sobie yerbę. Jest 30, słuchajcie, kilka stopni. Absolutna tragedia. Czy na dworze jest 26 stopni? U mnie w pokoju jest... 36 stopni.
33 stopnie, a później ma być 33 stopnie za kilka godzin na dworze, no to u mnie będzie około 40, więc mam nadzieję, że naprawdę dzisiejszy odcinek będzie dzisiaj wybaczone. Za dzisiejszy odcinek. Kasztel się pali. Nie pamiętam tej do końca sceny. Wszyscy panikują. Niedobrze. Jak sobie kliknę minimapę, to była jakaś misja poboczna, co to jest? Zlecenie skrzekacz. O, to byśmy wykonali. Ale oczywiście wykonajmy w dzisiejszym odcinku przede wszystkim misje, sprawy rodzinne. Przede wszystkim zajmijmy się wykonywaniem misji głównych. Najwyżej, jeżeli w dzisiejszym odcinku przez 50 minut będziemy te misje główne wykonywać, no to po prostu i nie skończymy tą misję, tej misji głównej, to związanej z baronem, to po prostu następnym zajmiemy się tylko i Osyn, gdzie jest wyłącznie Osyn? Widział pobocznymi. go ktoś? Chyba dostajnisze. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją. Jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! No dobra, przyszedłem do Spróbuję. barona i wyjebałem go. Tylko się pośpiesz. A dobra. Kurwiony trochę. Ocal płonącego coś tam, dobra. Tędy? Niech będzie, może ktoś mi Cholera, gdzie zapłaci ty? za to. Muszę się śpieszyć. O, tu coś jest. O, opłacało się. Jakieś pomysły, kurwa, na szybko? Jak ja mam go uratować? A tutaj, tak? Nie ma! Gdzie tutaj, kurwa? Bagowałeś się, wariacie. Nie no, wkurzy. Ty! Jak mam go, jak on się zbagował? No zbagował się, jebany! Dobra, to jest skame chuj, nie? Czekaj, zaraz ci pomogę. Świeżego powietrza ino zaczerpnąć muszę. Bo się uduszę. Już, 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 wariacie, spokojnie. Dasz radę, dasz radę. Wracamy. Otwórz główne wrota, porozmawiaj o ocal stajennego. No ja bym chciał ocalić stajennego z wielką przyjemnością, tylko nie do końca ja wiem, gdzie on jest. Na razie jest w ścianie, ale. Dobra, może otworzę ci drzwi, to będziesz mógł wyjść, co? Czy nie? Konie uratowane. Mamy bohatera! Za te koniki trać nawet daruję tych kutasów, co żeś ich powyżynał. No i Wiem, co że ty? twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś? Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty. Lałeś je od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Kurwa. Uciekło od ciebie, tak było? Dobra, nie taki baron straszny, jak oni mówią. Ty chociaż cios umiesz wyprowadzić? Umiesz. Ale chujowy. Chujowy cios, jak już. Musimy porozmawiać. Chyba Gerwart się trochę zdenerwował. Lupinkę podwyższył mu baron ciśnienie. Siadaj. Biły się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwi.
Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym tatusiem? Wierzyć nie musisz, ale zawsze była moim oczkiem w głowie. Mogła tu robić, co chciała. Zapytaj, kogo chcesz. Jeździła konno, polowała, czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi i to ją zawsze przysyłali, jak wpadałem w szał, bo tylko ona umiała mnie uspokoić. Skoro miała tu takie sielskie życie, to czemu uciekła? Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym ciebie. No właśnie dlatego mówiłem, że to wszystko poprzednie, te rzeczy, które on mówił, to przy poprzednich rzeczach, które on mówił, mówiłem, że kurwa nie mogę tego słuchać, bo właśnie wiedziałem prawdę i te całe wszystkie poprzednie dialogi były kłamstwem, dlatego po prostu nie chciało mi się tego słuchać. Wkurzało mnie to, bo wiedziałem, że to kłamstwo. Chciałem już czym cię tak żona tych prawdziwych nerwowała? Dialogów. Zupa była zasłona, skarpetki niepocerowane? 20 lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Była przy tym, jak wracałem z bitew zwycięski, opatrywała pokonanego. Ona jedna doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało. Jak nikt inny. I za to ją lałeś, że cię krytykowała? A, Wiedźminie, co ty tam kurwa wiesz. Zresztą może ci kiedyś opowiem. Kiedyś. Nie teraz. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować? Nieważne. Teraz to nie ma znaczenia, wiem jak je odnaleźć. Jak? Skurcz kurwa lewego palca. Wiem o dziecku. Anna, ja. To wszystko nie było tak, jak wygląda. No to mów, jak było. No to słucham, mów, jak było. Tylko tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna. Powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Brzmi jak dobra impreza. Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. Tamara była przy tym wszystkim? Widziała to? Może zza drzwi. Do pokoju na pewno nie wyszła. A szkoda, bo może inaczej by się to wszystko potoczyło. Przy niej zawsze łagodniałem. A co ze śladami walki, które znalazłem w pokoju? Co z dziurą w ścianie? Winem rozlanym na półpiętrze? Szarpaliśmy się. Próbowała mnie zdzielić świecznikiem po łbie, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody, cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce. Złapałem ją na półpiętrze. Upadliśmy i już myślałem, że ją mam, ale odwróciła się i walnęła mnie w głowę. Zamroczyło mnie. Chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem Anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Z
sercem w gardle, podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. W zakrwawionych prześcieradłach. Martwe. Przeze mnie. No, mocny jest to wątek w Wiedźminie 3. Tak jak mówiłem, dość ciekawy. Zrobili z dzieckiem, to musiał być straszny widok. No musiał być, no. Ale co zrobili z dzieckiem? Przez ciebie albo nie przez ciebie, ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce. Przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Nie rozklejaj się, minus jeden posąży, ty wariacie. Współczuję ci, naprawdę. Dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Wedle naszej umowy najpierw muszę znaleźć Tamarę i Annę. A tak się składa, że pomoże nam w tym twoja nienarodzona córka. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? W co? Wytłumaczył. Przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając jego córeczka, to będziesz pierdalać ludzką krew. Ale jak? Skąd wiedzą? Dzięki więzom krwi. I właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć twoją rodzinę. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki... duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Cokolwiek postanowisz, niech moje dziecko więcej nie cierpi. Będę miał tu ten wybór w ogóle? Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem i wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bujdą, pewnie pochowają w nim na sobą. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Zatrzmy to od razu. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię soli. I postaraj się wytrzeźwieć. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. I co, teraz będę miał wybór, co robimy? Czy zabijamy porońca, czy zakopujemy go pod domem? Jeżeli istnieje, jeżeli będę miał taki wybór, no to oczywiście zabijamy kurwę jebaną. Jeszcze raz będę miał okazję zabić dziecko w grze komputerowej, no jak nie skorzystać? No oczywiście, że zakopujemy kurwa pod tym. Pod domem. Skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. To tutaj. Coś kurwa miejsce pogrzebu znalazł, pochówku. Piękne miejsce wybrałem. Odpuść mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poroniec wyszedł na... O, właśnie chciałem to powiedzieć. Patrz!
Ale słodziak. Zatakuj, zamień w tego, kurwa. Weź go na ręce, szybko. A to jak się rozsierdzi, ani się obejrzy i nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O, ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi? Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić, uspokoi jego magię. Weź go na ręce, teraz. Bogowie miłosierni. Wracamy do kasztelu. Okej, okay, jest, na razie jest dobrze. Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w pomuka. Możesz, kurwa! Pochowajmy go! Miejmy to za sobą! No to chodź, chodź, chodź. Tak, tak. Ale zabawa. No co, jak pan się wypierdoli, to co, nie szkoda. Zabaw mu się uda. Albo się wyjebie i dalej sobie raczej poradzimy z porońcem. Wiem, że tutaj akurat zdarzyć się może wszystko. Może baron zginąć, może baron przeżyć. Może... O! Coś tu się... Ja tu potrzebuję Arda, nie? Nie, wpływ... Akcji, akcji. Czy nie akcji, kurwa? Modne widma. Wyczuwaj porońce. No, ale to co mam iść za chroń barona przed upiorami? No to chronię, chronię, chronię. Nie są to najcięższy przeciwnicy na szczęście, więc git. Mam sporo HP. No nie muszę tam kurwa quen rzucać. Jebane, mam fajną zbroję i tak dalej. Więc git. O kurwa, no to, ale na jabłkę to by się przydało, to jest pieczone jabłko. Gerward mówi, że jak coś to go uspokoi, więc myślałem, że musimy na porońca rzucić tutaj znak uspokajający. Ależ się wierci, zaraz mi wypadnie, uspokój go jak. Pyk. O. Uspokoił się. Dobra, myślę, że przypadkiem baronowi przyjebałem. Z akcji. Jest hit. Ale co chcesz z nim zrobić? Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod promień. Jeśli podania są prawdziwe, to zmieni się w punkt. Odtąd będzie związany z twoim domem, a mnie pomoże odnaleźć twoją rodzinę. Widzisz, będziesz miał przyjaznego duszka swojego własnego. Zajebiście, to dalej. Ruchy, ruchy, kurwa, nie mam całego dnia. 23 minuta, żeśmy nawet nie pochowali porońca. Gazu, gazu. Co tu się dzieje? Wierci się? Kurwa. Teraz im więcej, musimy się śpieszyć. No to jazda. Idź za, za baronem, chroń barona. No to dzida, dzida. Ty idź ochronie, ty idź ochronie. Wszystkie rzeczy najbardziej mnie wkurza, że z tych upiorów nie wypadają kurwa rzeczy do podniesienia. Pójdź z misją główną. Lucik. Gdzie jest mój lucik? Który mogę popodnosić. Ty, ten czerwony jest jakiś inny pole, po prawo. Nie wiem, czy tylko wyglądam się. Różnił. Jakiś król był, szef. Znowu to samo. Wije się jak węgorz. Nie już, utrzymał. już. Udało się. Przestał. Dawaj, dawaj. Tak jakby lepsze zbroje. Pa. Wybrałeś okay? Imię? Nie. No to wymyśl jakiś, to ważne. To dziewczynka. Jaka neczka chciałaby ją nazwać? O, mieczyk są lepsze zbroje. Fajna jest też umiejętność Gerwarda, jak on na pewnym etapie
Może takie młynki robić, że ja tylko klikam przycisk, a on chłopie ciosa wszystko, co jest po drodze, nie? Nie zatrzymuje się, tylko leci kurwa z tym mieczem, wymachuje chłopie jak śmigłem. Helikopter robi. Fajne to jest. Co teraz? Powtarzaj na. Buziola mu daj. Na siłę nieba i ziemi. Na siłę nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Na świat, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea. Dea? I uznaję za córkę. Jak jakiś samochód. Dobrze, a teraz zakop ciało. Tragiczne imię. A jeżeli w tym odcinku jest jakiś mikrofon, to źle ustawiony, bo w poprzednim odcinku mikrofon tak strzelał delikatnie. Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. No to naprawię to w następnym odcinku. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale to moje dziecko. To ja plus zmniejszyłem próg przechwytywania, więc czasem może słychać. Poza tym nic więcej być nie jak zrobić. Nie wiem, pierdnę na przykład. Ale. Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłopot. Ale zrobiłem to, bo przerywało mi czasem wypowiedzi i nie było słychać, co mówiłem. Nie do nieprzytomności. Poziom, to możemy go od razu wydać w postać. I w co idziemy teraz? W precyzyjne cięcie zwiększa szanse na trafienie krytyczne szybkich ataków o 2%. Fajne, podoba mi się. Zwiększa maksymalną żywotność, też fajne, no ale wolę to chyba. Precyzyjne cięcie, cyk. A, mogę to niezabijalność w sumie? Nie, precyzyjne cięcie lepsze. Na razie na tyle mam fajne zbroje i tak dalej, że raczej rzadko się trafia w moment, kiedy mam 0 HP. Wezwij, no dobra, ale co, jak wezwij, czym wezwij, kurwa? Co on zrobić w sumie? Chyba mam poczekać, tak? Czy co? Nie słuchałem go w ogóle. Że tak? Jak tam? Usiądź i zaczekaj, dobra. O północy. Wzywam cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, Dea. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. Przepiękna mała. Dobra, i za kłobukiem, może się udało. Kurwa, oni zdziwieni trochę? Że tu pierdolony mały zasraniec pasał ze spodupca? Nie denerwuj mnie. Chyba nie za bardzo zdziwieni, co? No dobra. To on, czy zaprowadzi mnie ten duszek do tego? Do do Anny, albo do córki, albo do żony. Nie wiem, która to była w sumie Anna. Czyli właściwie misja z Baronem już w sumie wypełniona. Znaczy ona jest jeszcze całkiem długa z tego co kojarzę. Cały ten wątek Barona jeszcze trochę będzie trwał. Nie chcę za bardzo spoilerować, ale no trochę trwać będzie, tak. O kurde, potwory znowu.
No tak, jesteśmy kurwa w grze wiedźmi. Tego ja się spodziewam w sumie. Przez to, że pomedytowałem, to mi nie zużyło się żadnie. Dobra, pach, 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 trochę trzeba się obudzić. Przymulam trochę. To jest tak gorąco, że jest za ciężko nagrywać cokolwiek, mówić. Ze dwa zdania nie jestem w stanie sklecić w mój mózgu, a to dopiero je wypowiedzieć. Nie jest kurwa łatwo, jest ciężkie życie. Tak siedzieć czy kąpie grać. Tragedia. Gdzie ty? O! Prowadzisz do luciku. Podoba mi się to. Lawendy to tam raczej nie trzymali. Ale może warto się tu rozejrzeć. Okej. Okay. Smolarzy na pewno nie byłoby stać na konia. I to tutaj zatrzymała się ta jakaś Anna albo ktoś? Ubrania? Czyżby się tu przebrały? Okej. Okay. Tutaj jeszcze coś jest? Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. Obie tu były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Chyba chce mi pokazać coś jeszcze. Coś tu widzę, potwory po lewo. Zostaw. I też wypierdalam. Puść. Ty no goni mnie jebany. Chcę wykonać misję, a nie się bić kurwa z wielkim pająkiem. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają arachnofobię. Pewno teraz świetnie się bawią. Wiedźminie. Szczególnie jak właśnie bijemy się wielkimi pająkami, kurwa. Tam właściwie to są kraby, ale wyglądają jak pająki. Tu pojadę na używanie. Tak warto się temu przyjrzeć. Co ciekawe, właśnie praktycznie każdy tutaj zgniliec i tak dalej, jakiś trupojad, jakiś utopiec, to są wszystko ludzie chyba, tak? O ile dobrze kojarzę. Każdy tutaj z tych zgnilców to chyba musiał być ziomem jakimś. O ile takie większe potwory i duchy to też ludzie wszystko. Każdy tu prawie potwór to jest człowiek. No nie licząc właśnie tych jakichś takich potworów, które wyglądały jak właśnie te pająki, te kraby. To one raczej ludźmi nie były. Dobra. Powinienem zbadać te końskie trupy. Tak, tak, najpierw to ja bym zbadał, co oni mają przy sobie. Co zostawiły te po sobie właściwie potwory. Przyda się do jakichś mikstur i tak dalej. Ostatnio zrobiłem jakąś miksturę, tylko nie pamiętam z czego to była mikstura. A z czego zrobiłem miksturę? Do czegoś właściwie. Z czego to już w ogóle nie pamiętam. Ale do czegoś zrobiłem miksturę, ale... Chyba mikstura, która momentalnie przyznaje mi HP? Coś takiego. Powinno ono tu być. Jest. Natychmiastowo przywraca część utraconej żywotności. Takie ciekawości. Uznałem, że w sumie czemu nie. I przydałoby się ustawić coś, co daje mi 80 punktów regeneracji. A nie 50. O, na przykład taki steak. Pieczona wieprzowina, niech będzie. I zjedzmy to, bo to będzie więcej HP przywracać. No i co jest, wariacie? A, miałem tu coś zbadać. Co my tu mamy? Łeb. Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. Ślady wielkich szponów. Na pewno nie należały do trupojadów. Nadgryzły siodło? Trupojady robią się coraz bardziej żarłoczne.
Kości już tu chwilę leżą. Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Albo coś takiego. Wygląda na to, że ślad się jeszcze nie urwał. Ale popierdala ten duszek śmiesznie. No to chodź, Vivi. Wilki na szczęście trudnymi przeciwnikami za bardzo nie są. To w ogóle wygląda jak takie... To wygląda jak polska roślina. Blackout. Może istnieje taka naprawdę. Mam wrażenie, że 1000 lat już tam widziałem. W real life taką roślinę. Na jakichś polanach czy czymś takim. O, klimatycznie. Fajnie to wygląda. Jest klimacik. Rybacka chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce. Po czym, Gerwar, tak wywnioskowałeś? Po tym, że stoi i macha? Genialna dedukcja. Witam. O kurwa. Ja tak już wpadłem do chałupy. Idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek. Chcę pomóc tej kobiecie. Może jej grozić niebezpieczeństwo. On nikogo nie widział, panie. Toż to dzieciak jeszcze. Coś mu się przywidziało. Chcę wiedzieć, co mu się przywidziało. Mój co? No mały, kogo widziałeś? Kto to był? Tata przyprowadził w nocy tę panienkę od lekarstw. Bardzo się bała. Mówiła o strasznym potworze i że musi gdzieś wrócić, ale nie wiem gdzie. I tata z mamą ją pocieszali i dali nowe ubranie, bo jej było potargane. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca? Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na Brońcach u pana barona. Czemu? Bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale... nikt palcem nie kiwnął. Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni, przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno, tak że na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle, ni stąd, ni zowąd, zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. W sumie znam płonące znaki. Też taki będziemy mieli. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Ale co, jak i po co nie pomagałeś? Miałem wobec panienki Tamary. Ze 3 księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła: nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości.
Tedymus nam za dobro dobrem odpłacać. A kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Kurwa, ja mam codziennie alert jakiś z burzami. Codziennie jakieś temperatury, kurwa. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. No dobrze, co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie, jak coś nie ryknie. Zimne wody mnie zlały. A nie się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Leszy. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb mu urwała, a ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Jakie znaki? No, takie, jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach, od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię co w mojej mocy. Rozmawiam z baronem mojego rodziny, znajdź Tamarę, córkę barona w Oxenfurcie? Mam dwie opcje do wyboru? Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. I o ci dupco. Turbo bawi mnie ta animacja. Ty, czyli mamy dwie opcje. Możemy albo porozmawiać teraz z baronem, albo znaleźć tą córkę jego w Oxem jebanym furcie. Gdzie jest Oxenfurt? To jest Oxenfurt? No to mam kawał pieprzonej drogi do tego Oxenfurtu. Nie da się ukryć. No ale wydaje mi się, że też nie mam wyboru. Czy wybór zawsze jest. Możemy porobić jakieś inne misje, ale chciałbym to chyba dokończyć. Nie, może zakończymy dzisiejszy odcinek, bo jakoś tak mi średnio idzie gadanie. Może muszę się trochę obudzić, otrząsnąć, wziąć trzeci prysznic, nie wiem. I zajmiemy się w następnym odcinkiem po prostu ze zwykłymi zleceniami, wyścigami, gwintem i później wrócimy się sobie do wątku głównego. Natomiast no ja bym poszukał sobie szkoły Gryfa, rynsztunek, porobił te zlecenie i tak dalej. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się podobał, możecie zostawić lajka, komentarz, suba, wpaść na Twitcha i tak dalej. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale warunki są absolutnie tragiczne. No jest to nagrywanie, jest, nie dość, że wstałem, to jest tu 35 stopni. Temperatura z minuty na minutę jest coraz wyższa. No, jest to temperatura, w której ledwo co idzie oddychać w ogóle. No, ja szczególnie jestem bardzo wrażliwy na wysoką temperaturę. Jeżeli chodzi o niską temperaturę, tam 18 stopni, ja chłopie w krótkim rękawie, ale jeżeli chodzi o wysoką, to taka temperatura to jest ból głowy, duszności, zawroty głowy, to jest i cały czas się pocę, mimo tego, że siedzę w miejscu, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Postaram się, żeby następny odcinek był lepszy, ale też trzeba sprawdzić, bo inaczej ustawiłem w tym odcinku dźwięk, więc mam nadzieję, że teraz będzie lepiej mnie słychać i nie będzie ucinało mi moich wypowiedzi i że będzie cacy po prostu i że nie będzie też, że jakość będzie ok, że nie będzie słychać tych takich charakterystycznych strzałów, kiedy zaczynam mówić, bo w poprzednim odcinku takie coś było, jak się słuchacie. Mam nadzieję, że zostało już to naprawione. Jeszcze raz do zobaczenia, do jutra.